Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tura Games i witam was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Słuchajcie, rozpoczynamy kolejny dzień, tym razem jest to pierwszy dzień tej jesieni. Słuchajcie, no mam tutaj kilka zadań, może porozmawiać z Edwinem, jak i też mamy tutaj rozdział 6. Mamy tutaj zaradność. Możemy tutaj zbudować 4 budynki. Stawała, magazyn zasobów, żywności, no i jeszcze na warsztaty. Ja oczywiście udam się w pierwszej kolejności do Gostowi. Tam możemy porozmawiać z Alwinem, a przede wszystkim kontynuować tutaj naszą historię Alwina. I też myślę, że to będzie akurat dobre posunięcie w tym kierunku. Dlatego też, tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności udajemy się do Alwina. Będzie nam na pewno potrzebna na pewno bardzo duża ilość drewna. Włócznie zamiast mod. A, dobra. Niech będzie. Czyli motek chwilowo niedostępny. Zmienił, właściwie to nie ma swojej pozycji, już mamy uschnięte, ale teraz możemy zbierać głównie grupki. Ok, tak jak mówiłem, biegniemy do Gostowi. Czeka tutaj nas naprawdę bardzo dużo pracy. Okej, łucznictwo. Za pomocą włóczni, łucznictwo. A to wszystko przez to, że pochwaliliśmy dzika. Patrzymy tutaj, co otrzymaliśmy. Tak, tutaj za dużo punktów widzę, nie mamy. Pewna ręka. Rasownik, mniejszy has podczas składania, tropiciel, to też jest na pewno bardzo fajne, jak będzie tropiciel. I teraz w trybie inspektora powinniśmy dostrzec właśnie zwierzęta. Tak, na przykład jak pędzik, to wymaga oczywiście naszej kondycji. Myślałem, że nie został powalony, ale jednak udało się. Słuchajcie, no mięsa nigdy za wiele. Tak, skóra też nam się przyda. Zawsze mięso możemy sprzedać. Mogę sprzedać, to oczywiście pozyskać z niego kilka monet, które mogą nam się przydać. Dokupna czy też odblokowania jakichś to coraz nowszych technologii. Aczkolwiek tak czy inaczej będziemy musieli prędzej czy później jakiś sprzedaży w końcu dokonywać, żeby coś lepszego kupić. Bo nie wszystko się da tak naprawdę samemu zrobić. Dobra, bo myślę, że możemy schować, bo nie ma sensu wchodzić do wioski z wyciągniętą bronią. Alwin nam ucieka, więc go trochę pościgamy. Widać, Alwinie. Dawno się nie widzieliśmy. Co u ciebie? Co się stało? Moja motyka się zepsuła. Ok, musimy dostarczyć się do Falibor, tak, do Falibor 120 monet, które otrzymaliśmy od
od Alwina. How can I help you? Czy możemy pomóc? Myślę, że tak. Możemy troszkę porozmawiać. Okej. Trochę deszcz. Okej, budujemy w tym momencie jakąś sympatię. Okej, prezent tu dalej mamy. Nabija się za mnie, dobra. Dzięki za nic. Dyplomacja, jest fajnie. Tutaj zrobiliśmy kilka punktów dyplomacji. To się przyda. I właśnie tutaj sobie będziemy teraz rozwijać. Jeszcze możemy sobie z innymi rozmawiać, ile tych punktów w tym mamy. 17, 17, porozmawiamy. Pogawędka. I to raczej wtedy nic z tych punktów nie przybywa, tak? Jak 17, tak 17. Jest okej. Czyli nic z tych punktów nie przybywa. Szkoda. Okej, zbieramy sobie tutaj trochę słomy. Słoma nam się na dachy przyda. Już niebawem będzie potrzebna. Ja zawsze mówię, żeby te 30 tam parę sztuk zebrać przy okazji. Nie jest dużo. Okej, 33. I w tym momencie jeszcze odblokowaliśmy chatę wiejską. Za to, że sobie zbieramy trzcinę. Okej, podchodzimy już bardziej pod 50. No i przetrwanie 50 sztuki jest. No i tutaj dodamy sobie te punkty, które zdobyliśmy na przetrwanie. Wodny tancerz, solidny jak skała, mistrz otrzymał wyrażenie, że sobie zostaje tak ruchu. No to myślę, że nam się przyda bardziej. Lub też wodny tancerz na początek, czyli będziemy po prostu w stanie szybciej się przemieszczać w wodzie. Tak jak na przykład teraz. Teraz stoimy w wodzie. Dobra. Bardzo fajnie szybko się poruszamy. Skupmy się na naszym głównym celu. Dostarczmy te monety. Ok, jesteśmy od Alwina i proszę, to dla ciebie. Miedziana motyka. Taką miedzianą motykę trochę będziemy musieli zanieść Alwinowi. No i jednak wrócimy do Ghostowi. Ja tutaj się jeszcze troszkę rozejrzę. Jakich mamy nowych osobników? Dobra, nie. Z tobą możemy chyba porozmawiać. Ale chyba nie uda się. Tak myślałem. Miałeś banana? Miałeś banana? Teraz jabłuszko? Nie, to nie był banan. Tylko był to inny owoc. Słuchajcie, albo idziemy do jeszcze jakiejś wioski. Czyli tutaj mamy praktycznie kilka wiosek po drodze. Cztery. Dzielnice. I wtedy może wrócimy dopiero do Alwina. Tak zrobimy w ogóle. Nie ma co tutaj gdzieś pieszyć z tym powrotem do Alwina. Jesień jest długa.
Więc póki co ruszamy do wioski sąsiedniej, źle dobierając punkt podróży, ale dobra. Teraz już na pewno idziemy w dobrym kierunku. Tak, kondycja by się lepiej przydała w takiej sytuacji. Oj, lisek, a to zielony, dobra, to zajączek. Dobrze, jesteśmy póki co w miarę bezpieczni. No proszę, upowaliśmy sobie króliczka, który tutaj nam dosłownie podszedł podwucznie. Jest sobie futro. Oczywiście jak najbardziej nam to futro się przyda. Z mięsem chyba nie jest tak źle. Okej, czyli to teraz rozpoczynamy taki maraton, będziemy wioskę po wiosce sobie odwiedzali. Mam nadzieję, że i tu się znajdą osoby, które z chęcią będą chciały przyłączyć do naszej osady. Tutaj sobie zaznaczę już kolejną wioskę. Ok, możemy porozmawiać. Ok, to już wszystko. Oczywiście tych formułów tutaj nie będę czytał. One się będą powtarzały. To już wszystko, okej, w porządku. Dobra, a ta wyżka była przed tym, nie, bo nie banan, tak mi się wydawało, a po prostu wyżka. No, ruszamy do kolejnej wioski, zobaczmy tylko jak tutaj z punktami właśnie odnośnie dyplomacji. 224, mało. Ruszamy na więcej. Oczywiście w momencie zakupów, w momencie sprzedaży te punkty tutaj punkty po prostu dyplomacji będą nam wzrastały. Czyli wy dwaj, tam jestem zainteresowany. Idę do kolejnej wioski, tam przy okazji będziemy mogli poznać jakieś zadanie. I udajemy się do wioski Tutki. Że to już żadne zwierzę po drodze jakiejś większej nie znaleźliśmy. Tak na dobre. Może chwilę odpoczynku, za chwilę nie przeskoczymy.
Okej, z tobą możemy porozmawiać, fajnie. Okej, to już się więcej nie porozmawiamy. Przy okazji na pewno jeszcze gdzieś tam porozmawiamy. Dobra, mamy kolejne zadanie. Słuchamy. Możemy pomóc. Wrócę ze zbożem, zobaczymy dokładnie jakie zboże tutaj jest mówione. Zliczone plony, ziarna pszenicy. My takiego ziarna pszenicy tak naprawdę mamy 23 sztuki, a 26 potrzebujemy. Dobra, czyli kolejna wioska, tym razem rolnicze. I tutaj myślę, że nawet jeśli chodzi o ziarna, które potrzebujemy. No myślę, że nawet takie ziarno tutaj będziemy w stanie otrzymać. Także będziemy pomału się zastanawiać nad tym, jak z rolnicy będziemy wracać. Czy nie zahaczyć i nie sprzedać. No proszę, łopata byłaby potrzebna. I taką łopatę mamy. Możemy troszkę sobie tutaj gliny wydobyć. Musimy wszystko tutaj wykopać, żeby tą glinę otrzymać. Teraz nie zwróćmy uwagi, ile tutaj 5. No, tutaj aż 7 gliny. To takie ładne złoże. Myślę, że warto sobie jest po prostu je wydobyć. Każdy surowiec jak najbardziej nam się przyda. Cieszę gdzieś widzę, jeśli nie widzę, a widzę jeszcze przynajmniej 2-3, to przynajmniej sobie to wydobędziemy. Jakbym nie widział, to po prostu bym sobie to odpuścił, ale już widzę, to po prostu sobie to zgarniemy. No dobra, kolejne złoże gliny jest, więcej nie widzę, więc udaje mi się do tej rolnicy, tam też mamy zadanie, które będziemy mogli sobie po prostu, z którym będziemy mogli ruszyć. No i też mamy osoby. Tutaj możemy porozmawiać, ale żadnych punktów w ten sposób nie podniesiemy. To nie są to osoby, z którymi byśmy mogli tak naprawdę do końca porozmawiać. Okej, czy możemy pomóc? Nasiona jakieś mam. Mały ogród, zobaczymy dokładnie o jakich nasionach mowa. Nasiona cebuli, nasiona kapusty. Nasiona kapusty 2. No, powiem, że całą kapustę zasiałem. Ale zobaczymy, co tutaj mamy do kupienia. Moment, bywaj, zobaczymy ile tutaj w ogóle mamy punktów dyplomacji. 328, 328, Nice 328. Zobaczmy jakie nasiona posiadasz. Nasiona kapusty. Otrzymujemy 2.
C2 kupimy. Dobra, ale tutaj coś jeszcze potrzebujemy. Pszenicy. Coś tych punktów tutaj urosło. 329,4. Nasiona, pszenica pszenicą. Ziarna pszenicy, tak jest. A więcej kupimy, bo ja też tutaj chciałem właśnie obsiać u siebie pszenicą. Ok, 30 sztuk na początek. Chyba resztę mamy. Ok, dzięki. Trochę tej pszenicy musimy oddać. Dobra, szukamy teraz. Aha, czy gdzieś przy miodzie tutaj była? Jak się nie mylę. To kilka nasion, których wow, potrzebuję. Ok, czyli monety, ziarna, owsa. Dzięki za pomoc. Troszkę myślę, że punktów tutaj dyplomacji otrzymaliśmy. Jest troszkę więcej. No i też tutaj sobie to zwrócimy z powrotem, by te nasiona pszenicy dostarczyć. Ale zanim jednak wrócimy do końca, to w tym momencie my tutaj sobie spędzimy noc. Tutaj sobie spędzimy noc, ponieważ pomału zbliża ta noc, więc nie będziemy tutaj w nocy podróżowali. Tylko po prostu ja ten odcinek zakończę. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarze i subskrypcję, a my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!